Czołem ludziska, z tej strony Starzek, a my gramy dalej w Punch Club. Chciałem przygotować wszystko, żebyśmy mieli dzisiaj, wiecie, wypoczętego, najedzonego i w ogóle gotowego do akcji Stach Pacha, ale się okazuje, że co? Znowu wyskoczyła mi, kurczę, ta cudowna... A pieszo może być. No. Teczuszka. Skrzyneczka. Co tu się dzieje? Niech zgadnę, obrabowano cię? Mnie nie, ale ktoś zabrał stąd kartony. O nie. Patrzcie, jakie ślady. I były to zbiry w zwierzęcych maskach? Tak, skąd o tym wiesz? Masz tym coś wspólnego? Nie, po prostu mam taką walizkę. Przepraszam, taką intuicję. Dobra, to zbyt skomplikowane, żeby wyjaśnić. W każdym razie ja nigdy bym czegoś takiego nie zrobił. Ha! W wszelki wypadek będę się mieć na baczności. Ło! Wygląda na to, że walizka monitoruje przestępstwa w mieście. A ostatnio popełniano zbyt wiele przestępstw. To miasto potrzebuje bohatera, o nie... I tym bohaterem jestem ja. Czas zmierzyć się z przestępcami twarzą w twarz i parasolką również. Okej, Mroczna Pięść! I to jest The Dark Fist. Przejmujesz alterego Mrocznej Pięści, jesteś czadowy. Czyli The Dark Fist, ten dodatek tam, darmowa aktualizacja, to było właśnie wprowadzenie pewnie tej walizki i wprowadzenie możliwości działania. A i zaraz ona cały czas się świeci. Rozumiem, że będziemy mogli wykonywać jakieś zadania, które będą ratować świat? A przynajmniej ratować ludzi z opresji? Być może. Dobra, szanowni państwo, odnosząc się do waszych komentarzy, jaki mamy pomysł na rozwój naszej postaci, to bardzo, bardzo, bardzo dużo komentarzy było w kierunku tego, żebyśmy sobie jednak mimo wszystko odblokowali zablokowanie zręczności na poziomie 4. I myślę, że to jest faktycznie dobry pomysł. Tak, współczynnik zręczności nigdy nie spadnie, będzie 4 i myśmy mieli wszystko przynajmniej na poziomie 4, resztę będziemy potem rozwijać. I też widziałem kilka komentarzy w kierunku: Staszek, odblokuj sobie blok, bo blok jest dość istotny w drodze żółwia. Więc blok też byś sobie mógł odblokować, chłopie. Więc dobrze, zrobimy tak, że poćwiczymy trochę, pójdziemy mimo wszystko na siłkę, bo na razie tylko tam mam dostępy do różnych takich ważnych miejsc, ważnych sprzętów, tak? A no właśnie. I zobaczymy, co dalej, tak? Więc będziemy chcieli, no tak naprawdę, no będę chciał podnieść na razie, zanim rozwinę to zręczność, na poziom 2. I myślę, że właśnie jak podniosę, potem będę klikał te, bo dzisiaj mam trochę do zrobienia, tak? Zobaczcie, że muszę dzisiaj zrobić, mam w końcu podziemny krąg i chciałbym możliwie już teraz, no niekoniecznie tam może jakoś skupiać się na tym, że muszę zablokować teraz. Oczywiście nie mam tyle pieniędzy. Ale ogólnie chciałbym przygotować się po prostu do tej walki. Tu jest jeszcze, w ogóle ja sam wyhodowałem kwiatek, tak? Jeszcze tylko 3. No właśnie, bo to ja też te kwiatka tutaj hodowałem i okazało się, że ten kwiatek do questa. I teraz tak, mam tylko jeszcze jedno mięso. I mam mrożoną pizzkę. Dobra. Czy to mięso będzie overkillem? Nie mam pojęcia, ale sobie zjemy. Czy będzie pełny paseczek? No prawie pełny, więc jestem bardzo zadowolony. Wyszło jak trzeba. Więc tak, tu już sobie podbiłem na ten poziom, to dzisiaj jest walka, prawda? Dzisiaj, dokładnie, więc muszę jeszcze pójść. Czy dobrze byłoby jeszcze w sumie nawet tutaj, myślę, że to na szybko, jeszcze popracować chwilę, żeby jakąś minimalną gotówkę zdobyć, pracę jako dostawca. Mam nadzieję, że zdążę zanim walka nadejdzie, więc chciałbym jeszcze tutaj te $30 zarobić, żeby jeszcze mieć jakąkolwiek gotówkę, bo chcę mieć gotówkę na wejście do siłowni. Co prawda miałbym te $10, ale zostałbym z $1, czuję, że to byłoby słabo. Albo i tak będę chciał tutaj teraz już podjeżdżać, tak? Już używam autobusu, bo teraz zależy mi na czasie. I tak, widziałem też sporo komentarzy i myślę, że tutaj też byliście, znaczy myślę, wiem, bo byliście rozbici, jeśli chodzi o to, poćwiczymy zręczność. Jesteście rozbici, jeśli chodzi o to, czy powinienem całkowicie olać sprzęt i nie żałować $10 na siłkę, czy powinienem jak najszybciej kupić sprzęty i olać siłkę, bo tracę pieniądze. To jest w ogóle ciekawa dyskusja. Myślę, że to jest coś, nad czym można by się zastanowić, bo tak. Ogólnie 200... od sprzęty kosztują od $150 do $250. To jest $250 to jest 25 wejść na siłownię. Pytanie, czy przez całą grę nie będziemy wchodzić 25 razy, nie? Natomiast z drugiej strony, tu trzeba jeszcze brać pod uwagę, że dojazd na siłkę to czas albo pieniądze też, tak? Więc to nie jest tak, że to jest tylko $10, natomiast płacę $10 i mam po prostu dostęp do wszystkiego, co chcę. Absolutnie wszystko, co chcę, to mam. Więc to jest z jednej strony spoko, z drugiej strony, no...
No chyba co kto lubi. Moim zdaniem to jest tak dostosowane, jeśli chodzi o cenę, że myślę, że obie drogi są ok. Tylko jak już idziemy, znaczy ja co, dlaczego kupiłem sobie sprzęt i na razie nie planuję kolejnego, bo najważniejszy mój sprzęt domowy jest. Jak potrzebuję sobie podnieść inne statystyki niż wytrzymałość, to sobie idę tutaj i sobie podbijam zręczność, tak? Zresztą niebawem będziemy chcieli sobie tutaj, no właśnie, cyrkowca, te wysokie kopnięcie, no nie będziemy z niego korzystać, to jest trochę słabe, że trzeba go kupić, żeby odblokować cyrkowca, no ale coś za coś. Więc teraz może jak pokopiemy kilka twarzy, to będzie git. Mamy cyrkowca, no potrzebujemy teraz jeszcze... Co potrzebujemy? No możemy już odbyć tę walkę i zobaczymy, co z tego wyjdzie, po prostu. I no, jedziemy do kręgu. Walczymy z Jaredem, który jest mega szybki, no i ma to cały czas to dziwne coś, co jest... To jest technikiem, tak? Oparte o zręczność. Więc tak, co my tu mamy wzięte? Mamy pamięci ataku, mamy wysoki cios pięścią i mamy podbródkowy. No mamy jeszcze to, ale to kopnięcie mi kompletnie będzie wychodziło, to w ogóle olewam. Mamy też unik. Zastanawiam się, czy ja nie chciałbym go tylko prać wysokim ciosem pięścią, ale on jest właśnie, o to chodzi, że on... On robi duże uniki, tak? Widać, że on będzie unikał bardzo mocno moich ataków. Zastanawiam się, jakby to można było rozegrać, bo to mi będzie zżerało trochę. Wiecie co, zostawię mimo wszystko. Dobra, bo ja mam teraz regenerację. O, proszę bardzo. A dobra, idziemy razy 4 oczywiście. No, to może być ciekawa walka, bo sami widzicie, że i on i ja zadajemy łupnia, ale ja mam lepszą i lepsze zarządzanie energią jednak, tak? Boże, naprawdę game changer to jest. Ten skill zmienił masakrycznie dużo. Naprawdę odpoczywam bardziej i powoduje, że według mnie teraz powinno iść całkiem nieźle, a jak podniesiemy sobie i zablokujemy zręczność na poziomie 4, to myślę, że będziemy po prostu fajnie to wszystko teraz wykonywać. A on już nawet energię stracił, nie? Proszę bardzo. Także gość ma teraz trochę problem i myślę, że go wykończymy. Także ładny set, ładny zestaw. Podoba mi się, no i pięknie. I jest. I wygraliśmy swoją walkę. Pierwszą? To jest nasza chyba... A, ale zobaczcie, za walki na ulicach jest mało jednak. Przynajmniej na razie, może to pierwsza walka dlatego, ale... Przynajmniej zarabiamy pieniądze. No i piękna liczba. Zarabiamy pieniądze podczas tej walki. I prawdopodobnie też myślę, że ten wskaźnik straty zdrowia ogólnego przelicza się względem tego, ile stracę podczas walki zdrowia. Mam rację czy nie mam racji? Możecie napisać w komentarzach. To on! Człowiek w kapeluszu obserwuje mnie. O, właśnie, kim był człowiek z czerwonym okiem? Chyba go już kiedyś spotkałem. Gdy pierwszy raz go widziałem, miałem to samo wrażenie. Wszyscy mówią na niego człowiek w czerni lub czerwone oko. Organizuje zawody na swojej wyspie, gdzie wyłania najlepszych z najlepszych. Czasami przychodzi tu szukać nowych wojowników, ale zaprasza tylko mistrzów. W takim razie i ja zostanę mistrzem. Okej, mamy jakieś wyzwanie nowe. Pierwsza krwawa jatka zrobione. Nowy cel. Czas, powiedz na co cię stać. Awansuj do strefy żółtej lub w klubie walk, to może chwilę potrwać. No myślę, że może, panie Y. Byłbym taki jak ty, gdyby nie ta poparzona twarz. A to już mówił, dobra. Czyli ogólnie co? Widzę... A, tu jest jeszcze, zobaczcie, kwiatek. Innego koloru, więc tu mam jeszcze kwiateczek bardzo ładnie. Jeszcze dwa i będzie super. Także będziemy szukać tych kwiatków przy okazji jeszcze. Dobra, jak zobaczymy sobie na fabułę... Mroczna pięść. No możemy zobaczyć, co zaraz będzie, jakie będą się odpalać akcje. Tu mam coś jak partnerzy. Poproś Roya, aby pomógł ci w przygotowaniach. No tutaj, jak widzicie... Aha, teraz jesteśmy, a cały czas jesteśmy w strefie, zobaczcie, początki. Cała naprzód, wybór. Ciekawe. Odległe lądy, odpowiedź. Odległe lądy to może być związane z tą wyspą właśnie, myślę. Tak, a w ogóle Tyler to jest postać nawiązująca bezpośrednio do postaci Taylora, który grał w Punch Clubie. Boże, w Fight Clubie, tak? Podziemny krąg chyba, w ogóle to jest polski tytuł chyba, nie? Podziemny krąg Fight Clubu. Tak mi się przynajmniej wydaje. Brad Pitt grał oczywiście te role. Polecam film, bo bardzo dobry. Oczywiście ja nie skojarzyłem, ja tak dawno oglądałem Fight Club, że nie skojarzyłem, że on miał na imię Tyler po prostu. Ale tak, miał na imię Tyler, bo wyjaśniliście, przypomnieliście mi w komentarzach. Dobra, to co możemy teraz zrobić? Teraz możemy... W sumie mamy... Nie mamy żadnej walki na razie, ale mamy walkę za dwa dni. Mamy czas na to, żeby coś tu pokombinować, więc myślę, że... Moglibyśmy na przykład... No tak, nie mam nic do jedzenia, więc myślę, że można by się tam wybrać. Wyglądasz na silniejszego niż wczoraj, przyjacielu! Oczywiście, codziennie pompuję, no. I tutaj są jakieś bandziory w maskach, tak? I robią jakieś problemy. Więc oczywiście klasycznie kupię sobie... Nawet sobie kupię 3 schabowe, wiadomo. Mam nadzieję, że w przyszłości będzie jakieś zróżnicowanie tego jedzenia, bo to...
Kurczę, troszkę nudnawe się robi. Czy my tutaj mamy, słuchajcie, kwiatek? Bo to trzeba patrzeć w każdej lokacji, a tutaj się nie za bardzo rozglądałem, czy tu kwiatek jest. Może być, a to byłoby chamskie, bo to takie rzeczywiście, znaczy, to jest tak dużo rzeczy na półkach, że taki kwiatek mógł być jakimś elementem po prostu gdzieś coś, ale nie widzę tutaj kwiatka. Dawno nie było mnie też u mistrza. Może pójdźmy do biura Mika. Może on coś dowie się, dowiemy się coś od niego ciekawego? Czy nie za bardzo? Mik chce coś powiedzieć nam? Podziel się swoją mądrością. Mowa jest złotem, milczenie 30 srebrnikami. Proszę bardzo, ale jest kwiatek. Jeszcze tylko jeden, gdzieś jeszcze jeden kwiatek jest. Tu jest mnóstwo easter eggów, to też wypatrywaliście właśnie w komentarzach różne odniesienia. Mamy znowu wojownicze żółwie ninja, tutaj mamy Mortal Kombat. To jest chyba Sub-Zero, też Mortal Kombat, tak mi się wydaje. To może być Indiana Jones, tak mi się też wydaje, a to... Magneto, nie Magneto. Jestem ciekawy tego. Ciekawe, czy tu jest jakiś miecz samurajski z Kill Billa na przykład, albo coś w tym stylu. Nie wiem. Może tutaj też są jakieś elementy, które też są do czegoś, z czymś związane tu jeszcze, ale no zastanawiam się to, bo jakby nie mam pomysłu, co to może być, ale może wy wiecie? Może nie oglądałem też czegoś? Okej, ale na razie jak widzicie, no Mik nic nie mówi, ale Mik przynajmniej miał kwiatek, więc to jest zawsze jakaś rzecz, którą udało się też odnaleźć. Nie wiem, czy nie, na placu budowy nie będzie żadnego takiego dziadostwa. Dobra, a tu mamy co? Mamy bar, mogę spotkać klientel. Tuż mogę też sprać kilka ryjów tak naprawdę, mogę pójść pieszo. Jest Tyler. Ciekawe, co ile coś w śmieciach mogę znaleźć, nic nie ma. Tym razem po szczęści mi się może, dobra. A tu kwiatek żeśmy zdobyli. Może jeszcze raz sprawdzimy się przy Tylerze, dobra. Okej, okay, some guy. Okej, okay, no to tak, bo to jestem ciekaw, czy po 5 walkach faktycznie będą kolejny sposób na walki. Wydaje mi się, że tak. No, ale czuję się teraz mocniejszy oczywiście, technika żółwia jest mnie ciekawi teraz bardzo. Myślę, że naprawdę, to jeden skill, zobaczcie jak jeden skill potrafi dużo zmienić. Tak naprawdę, gdyby nie on, to miałbym, myślę, że duże problemy. Dalej. A tak? To naprawdę daje radę i mam jeszcze full zdrowia, znaczy full energii. Bardzo, bardzo ważna, bardzo ważny skill. Coś mi tam zadał jakieś obrażenie, chyba to... A to niskie kopnięcie tam zmniejsza na chwilę wytrzymałość. Ale widziałem, że to bardzo szybko znika. No, za radość, 4 punkty rozwoju. Aha, to tylko raz dziennie można, bo Tyler mi powie, że za szybko, tak? Szkoda, że nie mówi mi też, ile walk odbyłem, ale okej. Okay. Dobra, słuchajcie, to myślę, że teraz spędzę trochę czasu na zarobkach, na tych rzeczach takich nudniejszych, tak? Zarobki, bo potrzebuję pieniędzy na to, żeby kupić eliksir, bo jak będę potrzebował podnieść zręczność, to prawdopodobnie będę chciał ją podnieść eliksirem za 4 dychy niby, ale podniosę sobie go raz, zablokuję zręczność i będzie git. Oszczędzę sporo czasu dzięki temu. A tak to chyba sobie polecimy do knajpy, ale tutaj myślę, że autobusem, żeby było szybciej i po prostu sobie jeszcze trochę zarobię pieniędzy. To ma tutaj jakiś plasterek na głowie chyba, tak? Nie wiem, czy to było wcześniej, czy nie. Zaraz będziemy... O właśnie, mam podsumowanie, czyli tak naprawdę i tak mamy zarobek. Znaczy i tak mamy... dobry deal, jeśli chodzi o rozwój naszych statystyk. Nie ma żadnej walki dzisiaj, więc można kontynuować zarabianie pieniędzy. Ale przynajmniej jeszcze odkryłem jedną rzecz, zobaczcie. To się nie zawsze świeci. Dzisiaj jest walka amatorska, czyli prawda, może każdego dnia się to zmienia, tak? No właśnie, czyli jednak przegapiłem tę możliwość. To się świeciło, mogłem sprawdzić, ale nie użyłem tego, nie kliknąłem i proszę bardzo. Czyli jak się świeci, to powinienem raczej klikać, bo to długo nie będzie trzeba. Znaczy to nawet ma sens, że to znika, tak? Bo po prostu to oznacza, że ktoś był w potrzebie, ja to olałem. Więc rzeczywiście to musi być rzeczywiście istotne, żeby to działać tutaj z tym dość szybko i sprawnie. No, ale ja się jeszcze przygotuję, bo dzisiaj walka, ale jeszcze się trochę wypocznę, jeszcze może poćwiczę trochę, żeby znowu wytrzymałość podnieść na 5 poziom. Dobra, słuchajcie, jedziemy. Mam co prawda jeden punkt znowu zręczności, ale zaraz będziemy to podbijać do 4 i już moje trafienia będą lepiej działać po tej walce. A, no i teraz. Ta rzecz, o której tutaj... Wiecie, dobra, wyjaśnię wam dlaczego, bo nie chciałem się pisać każdemu w komentarzach, dlaczego tak myślałem. Na początku gry było dokładnie tak, że walczyłem zawsze z kolejnym na tej drabince. I dlatego myślałem, że to jest wyznacznik tego, z kim walczę. Zresztą zobaczcie sobie na filmie pierwszym. Zawsze było tak, że kto był pierwszy na drabince, w kolejności, w sensie nade mną, a potem pode mną, to wiadomo, że nie, ale ten, kto był nade mną, z tym walczyłem. I to się sprawdzało. Przestało się sprawdzać. No i tutaj, tu widać, że są najbliższe walki. Mamy Dragon Ray. Teraz widzimy, z kim walczymy. Tak, znowu z jakimś gościem, który szybki. Tu rzeczywiście widać te walki, jakby dobierają... Myślę, że dobierane jest to punktowo, tak? Zobaczcie, tak? Czyli, że...
czyli że mamy tutaj punkty bliskie drugim. Dobierają im, dalej po kolei dobierane są te osoby, tak? Tylko że w zależności od punktów, które posiadają. Więc teraz rzeczywiście, mimo że jestem już nad Dragon Ray, nigdy z nim nie walczyłem, nigdy z nim nie wygrałem, to jestem już na wyższym punkcie. A ton, kurczę, w Salvador ma bardzo ładne włosy. Dobra, w każdym razie teraz będziemy walczyć właśnie z Dragon Rayem, tak? Także tutaj to było pokazane. Więc no zawalczmy z nim i zobaczmy, czy mamy szansę, mimo że moja zręczność teraz jest na poziomie pierwszym. Mógłbym znowu pójść na siłkę, ale chcę zachować te pieniądze, bo może się przydadzą. Zachowuję swoje jakby statystyki, swoje właściwości i swoje ruchy. Wydaje mi się, że dobrze się na razie tutaj sprawują i widzicie, że klepiemy gościa i nawet nie tracimy za dużo energii. Oj, oj, ale jak się nagle zmieniło. Ho, ho, ho. Jak się nagle zmieniło. Zastanawiam się, czy nie powinienem zrobić jakiegoś uniku jednak tutaj. Tak? Może dodać do... Zostawiać podbródkowy, który ma największą szansę, ale zabrać wysoki cios pięścią i dać przykład jakiś unik. Nie, nie mam w tym uniku za dużo szans, ale może? Może w jakiś sposób. Nie wiem, ale może to też oznaczać, że jednak... A jednak teraz dostał w pierdziel. O, widzicie? O, ładnie, no teraz już nie ma energii. Cały czas podbródkowym walę, jak widzicie. I to daje radę. I chyba trochę ten unik mi pomógł, zobaczcie, zmieniło się jednak troszkę. Więc unik jest całkiem niegłupi. Albo to było po prostu RNG, że akurat dostałem w pierdziel w tamtej rundzie i tyle. O, bardzo ładnie, no i proszę. I jest! 6 punktów, 20 dolców, czyli już, wiecie co, może te wygrane przy wyższych poziomach po prostu dają mi więcej punktów, po prostu, tak naturalnie. No i mamy to piąte miejsce w lidze, nie spocznij na laurach, piąte miejsce, czy jakieś się rzeczy... Czempion, zostań mistrzem pierwszej ligi. Zastanawiam się, czy to też oznacza, że coś tutaj dostanę fajnego. Nie jestem na tej, gdybym tylko moim na tej tablicy. Może jak wyjdziemy z tamtej, z tej ligi, to będziemy mogli jakąś, wiecie, wyjść na wyższy poziom. Oczywiście zapisuję się na kolejną walkę, nie ma to tamto. Następna walka jutro, no to muszę dobić się na żółty pasek. No i teraz słuchajcie, to jest ten moment, w którym będę mógł sobie kupić cyrkowca, ale potrzebuję poziom czwarty zręczności. I myślę, że to jest też dobry moment, żeby sprawdzić, jak tak naprawdę działa eliksir, bo chciałem to też sprawdzić, tak? Dla mnie to też jest ciekawe. Te eliksir był w barze do kupienia, tak? Biuro Mika po drodze, ale myślę, że tutaj polecimy pieszo, bo jak godzina, to myślę, że pieszo można zasuwać. Ale jestem głupi. Sorry. Kliknąłem bar. Dobra, ale to wiecie co, nie wyszło najgorzej, bo jeszcze się mogę... Z Bilem Spargiem mogę jeszcze powalczyć, więc nie najgorzej, tak? Jedna walka dziennie jest tylko, więc niechaj będzie. I wziąłem technikę unikania i tego podbródkowego, ale może tutaj jednak... Tak, to się chyba jednak nie sprawdza w tym przypadku. No to chyba tak, rzeczywiście, trzeba dobierać te rzeczy... Dobierać te skille tak naprawdę do przeciwnika. Może jednak to będzie miało więcej sensu. No i ma, chociaż... On też mnie jedzie nieźle. No, z Łysem nie jest tak łatwo już, ale ten w ogóle gość jest jakby gotowy na to, żeby walczyć ze mną. To nie jest jakiś, widzieliście, przechodzień jeszcze w dżinsach. Przyszedł w dżinsach, kurczę, jeszcze się nie przebrał i potem w spoconej koszulce po mieście będzie chodził. Albo pokrwawionej. No i proszę bardzo, wygrana, bardzo ładnie. I mamy kolejne 4 punkty, no ale już widzicie, że moje zdrowie już jest na połowie, więc też muszę uważać. Będę odpocząć. Dobra, mamy 17 punktów, więc to będzie jeden skill zawsze. Dobra, teraz może rzeczywiście pójdę w dobre miejsce, bo to był sklep sportowy. A już pojedziemy autobusem, niech będzie, zaoszczędzimy trochę czasu. Ziomek, powiedz mi, chcę kupić od ciebie niebieską miksturę. Tymczasowo podnosi zręczność. Zobaczymy, ile podniesie. Za 40 dolarów? O 2 punkty! Nowy efekt, magiczna zwinność. Twoja zręczność magicznie urosła, pamiętaj jednak, że magia ma skutki uboczne, o nie. Magiczna mikstura. Smakuje nie z gorzej, ale to nic w porównaniu z efektami. Następnym razem zapozna się z treścią ulotki. O nie. Okej, okay, no to jestem ciekaw tych skutków ubocznych. To jakaś trucizna czy coś w tym stylu. Ale tak, mam 2 dni na to, tak? Czyli ja tak naprawdę i tak muszę podnieść, widzicie? I tak muszę podnieść. Tak muszę iść na siłownię i to wszystko popodnosić. Ale mam dużo energii, więc myślę, że to jest niegłupio. Niegłupie, żeby już teraz pójść właśnie na siłkę. Bo niestety nie kupię nic, no. Tak, no nie stać mnie. A będę chciał prawdopodobnie i tak kupić, słuchajcie, co? Chciałbym kupić starą ławkę, bo mimo wszystko będę siłę chciał podnosić. To jest bardzo drogie, 250 dolarów. Gruszka bokserska, zręczność, ale jej nie będę chciał już prawdopodobnie w ogóle ruszać do końca gry. Jak znam życie, a może będę chciał ruszać, kiedy będzie potrzebna w statystykach. Dobra, poczekajcie, chcę się jeszcze rozejrzeć, czy tu nie ma jakiegoś kwiatka, bo... Ja te kwiatki nie pamiętam, w których miejscach dokładnie... O Jezu, przepraszam. Ale mnie... Sorry. Ale mnie czknęło, ale jakoś tak mocniej niż zwykle. Dobra. Gdzieś ten kwiatek musi być, ale wiecie, ja na ten kwiatek patrzę. Jak będzie, to będzie. A może jest w Chinatown kwiatek?
A czemu nie mogę pójść do Chinatown? A mogę, tylko się nie podświetlało. No zaraz mi spadną statystyki, kurde, nie, dobra, na siłownię i to jeszcze zapłacę, żeby nie tracić czasu. Zapłacę moją bardzo, no stracę ładną gotóweczkę niestety, ale niech będzie i tutaj znowu poćwiczymy trochę, no poćwiczymy równomocnie, jak już tu przyszedłem, to będę chciał na maksa wyciągnąć, co mogę z tych treningów. Właśnie muszę podnieść na poziom czwarty, zanim się dzień skończy. Nie, dobrze, udało się? Kurde, się dzień skończy, to będę musiał dłużej czekać. Dobra, zostaw, odejdź. Klikam jak poparzony. Dobra, Jezu, w ostatniej chwili chyba. Okej, okay. Jest. Udało się. Mamy cyrkowca odblokowanego. Cyk. No. I teraz jest pięknie. I teraz jest cudownie. I teraz można faktycznie zainwestować w ten blok, jak mówicie, a i potem idziemy prawdopodobnie już cały czas do drogi żółwia. Zobaczcie, tutaj precyzyjny blok. Podnosi szansę na udany blok, ale nieznacznie podnosi zużycie energii. O, proszę bardzo, widzicie? Czyli mamy technika, która ulepsza nasz blok. Długodystansowe, to rozumiem, że tylko jak zdobędę 3, czy wystarczy, że z jednego dojdę? Wszystkie efekty pozytywne wpływają na postać trwając... że efekty pozytywne trwają dłużej. Efekty negatywne dłużej trwają na przeciwniku, rozumiem. Cios pięścią na odlew. To jest kolejna rzecz. Cios dalszą ręką, to zobaczcie bardzo... Ale zobaczcie, jakie to jest piękne w sumie. To jest bardzo dobry skill dla mnie. Z drzewka obrażeń, no bo... Za 8-10 i jeszcze jaka jest wysoka szansa na trafienie. Więc to jest nadal bardzo, bardzo dobry cios. Motywacja co daje? Aha, szybciej przerasta i tu szybciej przerasta. Dobra, okej, okay. No będziemy się zastanawiać, myślę, będę zawsze was pytał, jakie macie pomysły na to, jak rozwijać naszą postać. Bieżnię mam w domu, ale myślę, że tak poćwiczymy. Dobra, no to ja teraz poćwiczę trochę, te staty podniosę, chociaż wiecie co, potem wykorzystać ten czas może na siłę jednak. Koniec dnia. Potężnie podniosłem. Jestem ciekaw, jakie są efekty uboczne. Dobra, ale ogólnie tak. Dzisiaj mamy walkę gdzie? O, dzisiaj mamy podziemny krąg jeszcze. Dobra, to muszę powalczyć, żeby być gotowym na to i... Ojej, trochę życie też ogarnąć swoje, bo trochę podupada. Miał! O! Ha! Wcześniej siedział cicho. Proszę bardzo, wróciłem do domu i nagle jest miał. Co tam, koteczek? Co jest i czemu miałczysz? Co jest nie tak z tobą? Cześć, jesteś głodny? Masz chrupy? Kuweta czysta? Nie wiem, gdzie on się w sumie załatwia. Biedny koteczek. Tu się nic nie świeci, od kiedy nie poszedłem, więc chyba teraz coraz bardziej żałuję, że się nie świeci, no ale co zrobić? No prawie mi się udało podnieść, zobaczcie, na 6 poziom. Wytrzymałość. Prawie na 5 udało mi się podnieść siłę również, ale tutaj przyszedłem głównie, żeby troszeczkę tutaj, o właśnie, sobie przywrócić zdrowia. Mam energię, czyli jeszcze spać nie muszę. Może jeszcze... Uda mi się? Chociaż nie wiem, jak to będzie wyglądać. Czy on nie będzie znudzony? On jest znudzony bieżnią, bo... Dobra, ten sam sprzęt, nieważne czy na siłce, czy w domu, tyle samo zabiera tutaj chęci, więc no, nie podniosę. Niestety, za bardzo już tego na 6 poziom, bo chciałbym dzisiaj sprać mordę. No więc cóż, idziemy sprać mordę. Podziemny krąg, walcz. Roy! Okej! Okay. Drwiny! Mniejsze obrażenia. Z Royem sobie walczymy tu, no proszę bardzo. Okej, okay, Roy. No to zobaczmy, jak nam pójdzie. O kurcze. O, ale on też mocno bije! O, jak on bije! O! To niedobrze wygląda. Roy jest silny. Roy ma potężne uderzenia. Ale poleżał właśnie troszeczkę, chłopak. Też mam trochę więcej trafiania, no ale tutaj nie ma za bardzo co zrobić. Zastanawiam się, czy nie zrobić jakiegoś uniku. Wiesz, on, wiecie co? On ma się... Dobra, spróbujmy go dobić, bo on ma mało energii dzięki temu, że tak go spraliśmy. O Jezu, ale teraz weszło mu kilka uderzeń, dobra. On też ma blok, zobaczcie. O, widać, że się chłopak blokuje ładnie. Oj, oj, oj. Kurczę, będzie ledwo. Dawaj. Piroje. Dobrze. Ja, ale to były emocje jednak. O kurczę. Wygrana. 70 radości, 40 dolarów, 2 punkty. Ale trochę sprana morda. No proszę bardzo, żeśmy z Royem powalczyli trochę. Okej. Okay. No i ładnie, no i ładnie. 59 dolarów. W porządku, nie mamy żadnego, kurczę, na szczęście, żadnej kontuzji nie odnieśliśmy, także to jest w porządku. Więc cóż, pozostaje tak naprawdę chyba... Czekajcie, no mam trochę jeszcze. Mogę jeszcze trochę poćwiczyć, a tak naprawdę mogę w ogóle spotkać się, słuchajcie. Pojadę autobusem do niego, bo to daleka droga. Może spotkam się z Royem, trochę odpocznę. No nie mam jeszcze wszystkich kwiatków dla ciebie, Adrian, no. Trenuj razem, a może chcesz posparować razem? Roy, sparring, nie bądź tchórzem. Sam się o to prosisz. O! Musisz znaleźć złoty środek. Chodź, strzelimy sobie po wrówcu, gadasz jak najęty o treningach, odsapnijmy dla odmiany. Czyli on mówi, że jednak
Jednak będę musiał z nim trochę jednak spędzić. Dobra, niech będzie, chodź na browca. Roy, lecimy do baru? Niech będzie. Jasne. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Aha, mówicie, że to jest jakiś event, w sensie, że to się może w różny sposób skończyć. I zobaczymy. Kiepski dzień. Okej, okay, czyli rozumiem, że poszedłem drugi raz do baru, no miałem kiepski dzień i już mi staty spadły. No i widzicie, i taka tutaj jest impreza. I tak to pójść z Rojem do baru, no. Znowu się za bardzo schlałem. Na to wychodzi. Dobrze, ale możemy jeszcze raz do niego podejść. Jest blisko. I teraz możemy na przykład z nim trochę spędzić czasu. Nie mogę nic klikać, już mogę. Mogę na przykład... wyluzuj z Rojem. Tak, i mówicie, że to też jest niegłupi pomysł, że można z nim wyluzować i po prostu popatrzeć co i jak. A i tu widzę, że trochę mnie nawet nakarmiło mnie troszkę, widzę. Tak, mamy trochę, mamy jakieś tam spadki statystyk, ale przynajmniej już nie będzie nam spadać zręczność. Także to jest spoko. Niebawem zobaczymy, jaki jest problem z magiczną zwinnością. Mówicie, żeby sobie posiedzieć z nim, poodpoczywać, pochillować, spędzić z nim po prostu trochę czasu i zobaczyć, co z tego wyjdzie. Bo też widzę, że tutaj alkohol wchodzi w grę. Jakiś browiec jest walony tutaj, łojony. Ale muszę przyznać, zobaczcie, że te statystyki bardzo fajnie podnosi. W sensie on tak ogólnie, to ja sobie tu rzeczywiście chilluję, odpoczywam i zobaczcie, jest całkiem milusio. Dobra, bo już mam radość, radość jest ogarnięta. Co, teraz ze mną posparujesz, jak trochę pochillowaliśmy? Sparuj razem, zobaczmy. Sparring. Sam się o to proszę, powie mi to samo. O, moje 5 tygodni na to czekały. Okej, okay, jednak. Dobra, jest sparring z Rojem. Zobaczymy. Dobra, no ja biorę te same zestawienia, które dały mi zwycięstwo ostatnio. Okej, okay, zobaczymy, co z tego wyjdzie. O, ale on ma mocne uderzenia, tak? Przed chwilą wygraliśmy z nim w podziemnym kręgu. Tylko pytanie, czy wygramy jeszcze raz. Ciężko powiedzieć. O, jaką rundę mi ściepnął. Luz? Przegrana? Pewnie chodzi o to, że w jednej rundzie chodzi o to, że jak najwięcej zadać obrażeń, tak? Okej, okay, ale radość drugim podniosłem, 2 punkty dostałem. No dobra. I mam akurat idealnie, żeby kupić coś kolejnego. Być może właśnie ten blok. Albo blok, albo właśnie cios pięścią na odlew. Potężny cios pięścią kosztuje i boli równie mocno. Potem moglibyśmy odblokować trampki, co znaczy, że wytrzymałość będzie przerastała szybciej. Ale weźmy ten cios. Wiem, że blok jest spoko. Kurde. Blok może być naprawdę blok może być bardzo istotny. Mówicie, że blok jest istotny dla tej postaci mimo wszystko. Dobra, weźmy blok, niech będzie. Okej, okay. Odblokuj blok. Następny będzie cios pięścią na odlew. Tak, dobra. To w takim wypadku... No muszę poszukać jednego kwiatka. Wiecie co? Zobaczmy. Mamy jeszcze jeden kwiatek, jak dobrze pamiętam, tak? Gdzieś do znalezienia był. Więc wydaje mi się, że... No to jest z domu wziąłem, rozumiem, że tu w piwnicy nie mam żadnego kwiatka. Gdzieś jeszcze jeden jest, może wy już widzieliście, ja jeszcze muszę dostrzec, pewnie się przejdę po całym mieście. Jeszcze, ale dobra, poćwiczyć też trzeba trochę. Szczególnie, że dzień się kończy, gotówka by się też przydała jakaś. Dobra. No i spada znowu siła na poziom blisko 4. Dzisiaj mamy co? Dzisiaj mamy walkę w lidze. No właśnie, jak walka w lidze, dobrze byłoby podnieść na początku na poziom 6. Wiecie co? To podniesiemy na poziom 6 wytrzymałości. Zawalczymy trochę, mamy też odblokowany blok, więc trzeba będzie użyć go. O, już koniec zabawy. A z drugiej strony, no właśnie, znudzony jest tym ćwiczeniem, ale no właśnie, ale potrzebowałbym rzeczywiście chyba jakichś 2 sprzętów. Więc kurczę, no widzicie, i teraz tak, no i jestem, jakbym sobie poszedł na przykład teraz do... Jakbym sobie poszedł, był na siłce, to mógłbym sobie jakoś zagospodarować ten czas innym narzędziem, które też dawałby mi trochę i siły może, i wytrzymałości. A tak to jestem przypięty do tej bieżni, która nie daje mi już tylu statystyk, ile bym chciał. O, już się nudzi mi to zajęcie, ale chciałbym dopiąć chociaż do 6. Mimo, że jestem znudzony. Dopiliśmy do 6? Weź, dawaj na 6. Wiem, że ci się już nie chce ćwiczyć. Dobra, jest 6 poziom, okej. Okay. Zawsze coś, tak? Więc tutaj trzeba będzie... O, znakomicie! Aha, nie, to w ogóle jest jeszcze z wykrzyknikiem nawet. Dobra. Coś się... Co to jest za miejsce? Klub motocyklowy, to nowe miejsce jest. Dobra, pieszo. O, proszę. Co się stało? Coś jest nie tak? Tak, w okolicy grazuje jakiś dziwny koleś w obcisłych portkach i głupiej masce. A tak serio, mieliśmy trochę problemów. Zaginęło kilka naszych psiaków. Zabrali je jacyś kolesie w zwierzęcych maskach? Tak. Tak mówi Bobo. Złapał jeden z nich. Jednego z nich, ale był za silny nawet jak na Bobo. Ile psów zaginęło? Co noc ginie jeden lub dwa. Dwa, okej. Okay. Dzisiaj przygotowujemy zasadzkę, żeby złapać tych złomasów na gorącym uczynku. Przydałaby nam się pomoc silnego gościa w masce.
Zwoł mnie Mroczna Pięść, pomogę wam. Zwoł mnie Mroczna Pięść, jeszcze nie jestem gotowy, wrócę później. Pomogę wam. Świetnie, razem z Bobą ukryjemy się w pobliżu tych kartonów. Ty zostań tu i pilnuj psiaków. Z okolic baraków dobiegają dźwięki. O, faktycznie jakaś świnia. Rany, te maski wyglądają bardzo realistycznie. Ja muszę szczekać. Zwoł mnie Mroczna Pięść, zostaw te psy w spokoju. Jezu, jaką... Ho, ho, ho. Chyba nie jesteśmy gotowi na lanie jednak ich tutaj. Chyba jesteśmy jeszcze za słabi na bycie super bohaterem. Precyzyjny blok, zakuty łeb. Ojej. No dobra. To trochę średnio zostaniemy w pierdziel przed ligą. No ale to samo mi kazało, tak? No zobacz, a może się uda? On ma wciul wytrzymałości. Miałem blok ustawić jeszcze, przepraszam. Dobra. Musimy ustawić nowe rzeczy. Cyk. Dobra, czekajcie, bo tu trzeba ustawić tak. Mamy... Zamiast wysokiego ciosu pięścią, damy sobie rzeczywiście nasz blok, który sobie odblokowaliśmy, zobaczymy co z tego wyjdzie, no i mamy pominięcie też ataku. On ma tutaj zakuty łeb. Tym niższy otrzymuje obrażenia, im wyższą ma wytrzymałość. O kurczę, fajna rzecz. I precyzyjny blok. Ej, to znakomite rzeczy. Myślę, że od niego będziemy się uczyć. Cyk, a może w drodze żółwia właśnie są takie skille. Ta nawet nie chce jeszcze... O jest, ale mnie pierze. No coś mi się wydaje, że dzisiaj nie uratujemy tych psów, ale no świniak dostaje w pierdziel. Skończyła mi się już energia, więc myślę, że to jest całkiem niegłupi moment. Chociaż no może by się udało. A co tutaj ma? Twardy blok. Udany blok powoduje odbicie 300% potencjalnych obrażeń, ale teraz w pierdziel dostałem. Powolnijmy do dwóch razy, żeby widzieć co się dzieje, bo chyba właśnie... Niestety. Niestety, przegrana. No dobra, to było zbyt trudne. Niestety, nie udało się im pomóc. Chyba przeceniłem swoje siły. Następnym razem się uda. Muszę się lepiej przygotować. Ale odblokowaliśmy, słuchajcie, klub motocyklowy. Tutaj nie ma pewnie kwiatka. Może tu też jakieś nawiązania do różnych innych rzeczy. Jakiś koleś... Jest piesełkę, okej. Okay. Za bardzo nie ma z kim pogadać nawet. Ten klub motocyklowy jest nie... Nieklikalny z tego co widzę, ale... No dobra, nie ma tu żadnych... O, tu jest jakaś, zobaczcie, roślinka, ale nie ma kwiatka. Także nie, ale klub motocyklu... czyli to jest taki tylko miejsce z eventem, bo tu nic więcej nie ma, z wydarzeniem. Dobra, no nawet na szczęście to nie sprawiło mnie aż tak, jak myślałem, że mnie spierze, więc nie jest najgorzej. Choć dobrze byłoby i tak może trochę się jednak wyleczyć. Ciutkę chociaż, przed walką. Tak mi się wydaje, że dobrze byłoby. Dobrze było też zrobić jakąś gotówkę, ale bo ja wiecie, mam dzisiaj walkę, nie? A z kim ja dzisiaj walczę? Z gór... O nie... O nie, z jakimś Gordonem walczę, no to jak ja mam z nim wygrać? Jest za potężny, mnie 4-4-6 mam, on ma 3-6-6. No, z Gordonem może być ciężko, on ma jakieś tutaj ripostę, jakieś potężne ataki, ma ostre żądło. Ojej, i on kopie mocno też, o skubaniec. No nie wiem jak to będzie, ale... No właśnie, bo zobaczcie, skończył się efekt. I co? Coś jest ze mną nie tak, że skończył się ten? Ta potka i nie widzę, że był jakiś problem. Nie widzę. To co, myślę, że trzeba będzie jednak mimo wszystko wrócić do domu i trochę odpocząć przed walką. Tak mi się wydaje, że to będzie... O, znowu jest. Kurde, znowu jest aktywne. No dobra, zobaczmy co się dzieje, jak kliknę to. A znowu tu. Okej, a ja mogę z tego wyjść? A ja chcę z tego wyjść. Nie chcę tego klikać, nie mogę, no bez sensu. O, już mogę, dobra, okej. Dobra, można anulować, czyli widać, to jest prawdopodobnie dalej kontynuacja naszego questa, czyli że ten klub motocyklowy, ale jeszcze jestem za słaby na klub motocyklowy. Odpocznę, mam nadzieję, trochę też zregeneruje mi trochę tej energii, ale przede wszystkim zdrowia, żebym zdążył jeszcze dzisiaj zawalczyć, więc odpoczynek myślę, że będzie istotny. Dobra, zjemy sobie też pizzę, bo pizza też przy okazji, że trochę mnie naje, znaczy nasyci, jeszcze przywróci trochę zdrowia, tak? Pizza jest dobra do leczenia, wychodzi na to. Mrożona pizza świetnie leczy. No i bardzo ładnie to wygląda i możemy teraz pójść walczyć. Dobra, zobaczmy. Nie sądzę, żeby z nim było łatwo wygrać, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Gordon, jedziemy. Razy 4, zobaczymy, jak poradzimy sobie z Gordonem. No, nie trafiam oczywiście. No, jakieś to ciosy w mordę lecą, ale... Energia mu się kończy szybko, więc to jest coś, co mogę wykorzystać dla... Aż mnie pierze jak porąbany, kurde, pierze mnie jak... Jak... Dobra. Energia jednak działa. Bierze mnie... Jak... Majtki... W weekend. Tak mnie bierze.
Ale myślę, że go położymy, bo mu się energia skończyła. Dobra, nie potrafię tak dobrze zarządzać energią jak my. Sukces. Dobra. Zdobyliśmy 9 punktów. $20. Dużo radości. Jest ekstra. Coś się dzieje. Hej, gratkie zajęcie trzeciego miejsca w lidze amatorskiej. Poszłeś jak spłatka. Już trzecie miejsce mam? Dzięki, wydajesz się... Nie w sosie, Silver, o co chodzi? Szczerze powiedziawszy, to popadłem w długi. Wierzę miejscowemu gangsterowi kupę forsy. Forsa, Don? Co też się wplątałeś? Tu chodzi o walkę, a nie o forsę. Wiem, ale bardzo potrzebowałem tych pieniędzy. Wziąłeś mi przysługę? Czy mógłbyś zrzemnąć się w trzeciej rundzie? Co? Co zrobić, hola? Ciesz się, że nie skasuję ci za to buźki. Nie ma mowy, staram się zdobyć sławę. Czy nie mogę pomóc ci w inny sposób? Co zrobić? Cieszę się, że nie skasuje... Dobra, nie będziemy poddawać żadnej korupcji. Tak mu odpowiem. Należy mi się, dobra, zapomnij o całej sprawie. O, i tyle. Okej. No właśnie, byłem ciekawy, czy co do czego doprowadzi to spranie buźki, czyli co, jakbym dał drugą opcję, miałbym jakąś dodatkową misję? Ciężko powiedzieć, co to było, ale... Ale no. Jest jak jest, dobra, 9 punktów. To moglibyśmy udać się tak naprawdę, chociaż teraz mam siłkę blisko, ale może... W sumie teraz pieniądze dostaję też za walki, ale myślę, że można by było też rzeczywiście zarobić trochę pieniędzy. $250 muszę zarobić ogólnie łącznie, żeby móc sobie kupić sobie sprzęt sportowy, kurka. Jest to trochę smutne, walka jutro, może sobie skoczymy do baru, bo tu może znowu z Tylerem zagadamy i sprawdzimy się jeszcze w jakiejś walce. Tak jest, some guy, okej, to jakiś koleś, ale z jakimś kolesiem myślę, że pójdzie szybko. Nie powinno być problemu. Czy tak naprawdę jak chcę robić regenerację energii i blok, to mam tylko jeden cios, mogę tylko jednym ciosem lać po ryju. Nie mam na razie slotów na więcej lania po ryju, więc muszę zobaczyć... Muszę odblokować sobie czwarte slot na umiejętności, żeby się mogły wylosować, bo na razie... Cyk, dobra, no myślę, że z tym to bez żadnego problemu, sklepanie ryjka będzie... Dobra, jeszcze gdzieś ten kwiatek jest jeden, kurczę, muszę go poszukać. Ciężko znaleźć kogoś, kto ci podskoczy, jesteś najlepszym z nas! No proszę, i dopiąłem swego, wygrywając 5 razy. A tak poza tym myślę, że dobry z ciebie chłopak. Miło słyszeć. Mam do ciebie prośbę. Mój brat bliźniak mieszka na polu kempingowym. I ostatnio skarży się na swoich sąsiadów. Byłbym wdzięczny, gdybyś zgodził się mu pomóc. Okej, Miki. A czy to przypadkiem nie był ten koleś, który miał klub motocyklowy? Masz się spotkać z Mikejem? Przed jego grejdołem, zakładam, że to dobre miejsce do hodowli psów. Hodowla psów? Czy to nie jest właśnie to miejsce? Tak, widzicie, klub motocyklowy, byliśmy tam przed chwilą nawet. Dobra, słuchajcie, ale mam 13 punktów, więc to znaczy, że będę mógł coś dalej odblokować. Myślę, że no idziemy na drogę żółwia teraz. Tak mi się wydaje, więc cios pięścią na odlew. Cyk, odblokowujemy. A następne są już najlepsze trampki. No dobra, ale widzę, że mogę tutaj dojść i... No dobra, nie. Wydaje się, że tak, że to... Już to są czerwone trampki. Co? Tajemnicą Polsznela jest to, że noszące czerwone były szybsi... Przemieszczanie się po mieście zajmuje 30% mniej czasu. Kurczę, świetne, nie? W ogóle iście... Znaczy, build pod zręczność jest super. Bo zobaczcie, jakie to jest skuteczne wysiłki ciosu oparte o zręczność, nie? Bycie zręcznym jest spoko, tak? Bo podoba mi się to, że tutaj pod zręczność też mamy możliwość dojścia do tego, że podróżujemy po mieście szybciej, więc mniej czasu to kosztuje i ogólnie super jest. To będzie jakieś małe, wszystko będzie kosztowało pewnie gdzieś tam w okolicy godziny, ale nadal. No i niebawem będziemy, myślę, że następny odcinek to będą już najlepsze trampki, ale też będzie droga żółwia odblokowana. Co my tu mamy? A, zobaczcie, umiejętność... A, i po drodze żółwia mam dostęp do umiejętności aktywnej. Tutaj tego drogo tygrysa musiałbym odblokować, żeby mieć szybką reakcję. Podnieść szansę do unikalnego... To nie, to nas nie interesuje. Umiejętność aktywna numer 2, to ona tutaj jest. Czyli droga żółwia i pewnie umiejętność aktywna. Mam jeszcze precyzyjny blok, ale też będziemy chcieli pewnie i z drogi żółwia zobaczyć coś odblokowywać, bo tutaj są rzeczy. Proszę bardzo, o kurczę, zakuty łeb i tak dalej. Ło, ile tego tu jest. Dobra, nie chcę sobie psuć niespodzianki. Mięso pancerz. Tylko co, odblokowuje tak naprawdę te trzy... Tylko co to daje? Taktyka. Bloki, mocno uczenie, degeneracja. No dobra. Mamy jakoś tutaj jakieś... A to będziemy patrzeć... A tak samobójcze, co to w ogóle... Co to jest? Będziemy patrzeć, co to jest, jak będziemy dochodzić do tego momentu. A na razie myślę, że co? Zawalczyliśmy. Mam pomóc w klubie motocyklowym.
Dobra, no trzeba będzie zebrać pieniądze może na to, żeby jednak podnosić sobie też siłę, tak myślę, bo zręczność spoko, ale może sprzęt do podnoszenia siły też, więc no wychodzi na to, że najlepiej, najlepszą teraz opcją jest pójście na siłkę. Mimo wszystko, albo pójść zarabiać pieniądze. Więc pójdę na siłkę. Trochę poćwiczę. Podniosę sobie staty, bo będę miał jutro walkę w podziemnym kręgu, więc myślę, że tak, że dzisiaj jeszcze siłka. Dobra. Podniosłem trochę sobie te statystyki moje. Nawet siłę udało się podnieść na poziom 5. Prawie 7 poziom wytrzymałości. Więc myślę, że można spróbować teraz faktycznie sobie zawalczyć w podziemnym kręgu i zobaczyć. W ogóle wiem, nie, losuj przeciwnicy, wygraj wytrzymałościowe, wygraj 2 z rzędu, okej. No dobra, to nie ma tutaj co się zastanawiać, tylko trzeba znowu... Mamy teraz Jurgena, no jak znam życie Jurgen, to znowu jest nawiązanie do przeciwnika. Znaczy, wydaje mi się, że to jest ten aktor... Zakuty łeb, kurczę. To jest ten aktor... Znaczy, Jurgen mi się kojarzy z aktorem właśnie z Rockiego. Tam był taki mięśniak. On w ogóle jest, chyba właśnie... Nie wiem, czy on nawet na imię nie ma Jurgen. On też grał oczywiście w Expendables. Taka konkretna, kurczę, niemiecka twarz taka, taki mięśniaczek, kurczę. Ale dostaje w pierdziel, powiem wam szczerze. Ale on stracił energię, więc mi się wydaje, że na tym mogę ugrać. A właściwie co? Ja muszę zobaczyć jeszcze ten mój cios na odlew, bo tu mamy co? Znaczy, to jest piękne, podbródkowe w ogóle jest super. W ogóle ten cios, 5 na odlew moim zdaniem jest... O, a on się tutaj inaczej kalkuje, 10 za 10. A tu mamy 8, no to moim zdaniem, zobacz, dalej podbródkowy jest lepszy, tak? 8 i jeszcze jest celniejszy i tyle samo energii. Więc moim zdaniem to jest... Aha, bo wiecie co, jak mi się statystyki podnoszą, to się też inaczej skaluje, tak? Więc trzeba zawsze patrzeć, jak to wygląda. Ale tak, nadal moim zdaniem podbródkowy jest o wiele bardziej skuteczny. Nadal. Więc proszę bardzo. No i Jurgen padł! No i mamy. Jurgen padł, dostałem 2 punkty, 40 dolarów. Pięknie. Jestem zadowolony z siebie. Bardzo miło. Okej. No dobra. To czas trochę odpocząć i kupić jedzenia i w ogóle podpoczywać i zebrać pieniądze na... Przede wszystkim na to, żeby może kupić sobie faktycznie jakiś nowy sprzęt. Na przykład, żeby podnosić siłę. O, patrzcie, kwiatek był w pizzerii, pewnie go widzieliście tutaj, właśnie doszedłem i mam pełen bukiet. Dobrze. Będzie można ten bukiet za chwilę przekazać, ale tutaj przybyłem, że trochę jeszcze popracować. No, więc na razie pracujemy, ale zobaczymy też, czy... Może odwiedzimy w końcu Mikiego jeszcze, zobaczymy, co on tam chce, ale trochę chcę gotówki jednak zarobić. Dobra, idziemy do klubu motocyklowego, zobaczymy, co chcą od nas. Teraz możemy... Tak, tu w końcu możemy pogadać z Mikim. Wcześniej to było tylko taka odwiedziny. Cześć, twój brat Tyler mnie tu przysłał. To świetnie, nazywam się Miki. Też jest ciekawe, że w sumie zdobyliśmy... Jakby gra nie przewiduje, że wcześniej możemy dostać się do czegoś i zrobić coś wcześniej. Poznałeś brata Tylera, wydaje się być spoko gościem, ale może nie warto kręcić z nim interesów. Ale ciekawe jest to, że my też mamy brata. Widzieliśmy po scence, tak, że jak zabili naszego ojca, to ja miałem brata bliźniaka. Gdzie jest mój brat bliźniak? Jeżeli to jest brat bliźniak, to może być jakiś, wiecie, twist. Jaki masz problem poza mieszkaniem w Rajdole? Chodzi o mojego sąsiada Bobo, słuchanie znośnie głośnej muzyki i nie słyszysz własnych myśli. Mógłbym oczywiście sprawić mu łalanie, ale nie chcę przypadkiem zabić tej łajzy. Mhm. Czy możesz z nim pogadać? Wyglądasz na gościa, który ma posłuch wśród jego sortu. Sam wiesz, co mam na myśli. Pragnienie ciszy. Naucz Boba pokory, nie ma nic gorszego od głośnych sąsiadów, przyznaję. Dobra, pogadam z Bobo. To świetnie! Dobrze ci to wynagrodzę. Wciąż się porykam z Bobo. Proszę, pospiesz się, nie wytrzymam ani nocy dłużej. No dobra. Duży Bobo. W ogóle, co za ksywka. Cześć, to ty jesteś Bobo? Ta, to ja, coś to jeden. Duży Bobo. Poznałeś Bobo i wiesz co, okazał się być niezłym ziółkiem. Miki mówi, że masz słabość do głośnej muzyki o każdej porze dnia. To jego problem, nie mój. Jeśli chcesz się zaraz... A jeśli się zaraz stąd nie zmyjesz, to będziesz mieć... To też będziesz mieć problem. Ach, już wiem, z czym mamy do czynienia. Wielką, tłustą kulą głupoty. O kurde. No, szanowni państwo, nie wiem, czy to był dobry pomysł, ale co to w ogóle jest? Berserk, jego poziom energii został spadł do 30. Jej uderzenie zdaje... O Jezu. Czyli mniej ma energii, tym mocniej bije. No, myślę, że tak. To był znakomity wybór, żeby pomagać mu. Ale zobaczymy. Bo na razie trafiam. Tylko lepiej, żeby on we mnie nie trafiał. To byłoby najlepsze, gdyby on jednak we mnie nie trafiał. O Jezus. Może to jakieś... Wiecie co, ja nie wiem, czy to... Wiecie co, a może zamiast bloków jednak potem to robić uniki?
A przynajmniej starać się być uniki, bo to są potężne uderzenia. Ja bym tu spróbował z unikami i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ładnie mu prałem mordę, ale teraz już trochę... On jeszcze będzie mocniej bił, bo ma mało energii, tak? On ma walnięcie... O właśnie, jak walnie kijem to... No, dawaj! Dawaj! Wygrałem z Bobo! O kurcze, Bobo leży na podłobo! No, gituwa, o kurcze. No to grubo. Będziesz musiał ściszyć tę muzykę, czy to jasne? Tak, oczywiście, ale i tak nic nie słyszę. Potrzebny mi aparat słuchowy, swój zgubiłem przed miesiącem. Może nie wypada mi pytać, ale jeśli znajdziesz jakiś aparat słuchowy, będę ci dłużny. Jasna sprawa, pomogę ci. Dobra, niech będzie. Dźwięki muzyki, Bobo zgubił swój aparat słuchowy, pomóż mu go odnaleźć. Dobra. Zapytaj kogoś, kto może mieć podobną przypadłość. Niewykluczone, że mają zapasowy aparat. Czy znamy kogoś, kto tutaj jest głuchy? Nie kojarzę nikogo głuchego tutaj, ale może. Bobo, nie będzie ci już sprawiać, nie będzie ci już więcej naprzykrzać. Och, dziękuję ci po stokroć! No, sąsiedztwo stało się znośniejsze, ale wciąż byś nie chciał tu się wprowadzić. Zgodnie z obietnicą, mam coś dla ciebie. To miks energetyczny, sam go ufaszyłem. Przyda ci się w trakcie treningu. Czadowo, dzięki. Miks energetyczny przyda się podczas treningu? Co to znaczy? A, z Mikim nie ma żadnych tekstów. Co? Co to jest miks energetyczny przyda ci się podczas tej... Ale coś, to odblokowało mi coś, bo... Szczerze mówiąc... Może coś mam przy postaci napisane, nie wiem. Talenty, cechy... No nie, to wszystko znamy, tak? Czyli mamy chuderlaka, mamy pamięć mięśniową... Tak, mamy... To wszystko, to nic nie spadnie poniżej 4. I taktyk. To wiemy. Nie wiem o co chodzi, może jak będziemy trenować, to się dowiemy, co to znaczy miks energetyczny, co to jest, ale to jest coś do jedzenia? Co on mi skombinował, nie mam pojęcia. Może powinniśmy wrócić do domu i sprawdzić. Natomiast myślę, że jeszcze na koniec tego odcinka, bo trzeba kończyć, polecimy sobie do domu Roya, znaczy w sumie to pojedziemy, tak, bo jednak zaoszczędzę 2 godziny i dam jej kwiatki. Tyle kwiatów powinno Adrian wystarczyć. Bardzo dziękuję, to naprawdę miłe. Mój brat miał do ciebie rację. Co do ciebie rację? Naprawdę tak myślisz? Tak, powinniśmy spędzić ze sobą trochę czasu. Miłość, jesteś zakochany i nie potrzebujesz wiele, zużycie energii oraz wzrost głodu postępują wolniej. Naprawdę? Aha, tylko to jest tylko przez 4 dni. Okej. Okay. Zakochaj się, rozmawiaj, przygotuj prezent. Rozmawiaj. Aaa, rozmawianie z Tyler, co mi podnosi? Radość mi podnosi. Tak, ale no dobra, koniec dnia, rozumiem. Podnosi mi radość. Okej, okay. Ale spada mi energia i głód. To ciekawe. No dobra, i mamy dzisiaj jeszcze walkę liga punktowa. O, ojej, a z kim będziemy walczyć teraz? O nie! Patrzcie, z kim nam dało walczyć. Z najtrudniejszym przeciwnikiem. Stachpach i Mister Kekuse. Przecież to jest nie do wygrania. O kurcze. To jest gość Kick Sloan. To jest gość z czubka listy. Ja pierdziele, jak ja mam z nim wygrać? Zresztą jak widzicie, on jest absolutnie kozakiem. Siła większa, zręczność duża. Musimy podnieść siłę na 5 i może wtedy miałbym z nim szansę. Ojej. No dobra, mamy też, zobaczcie, jakby zużycie energii oraz wzrost głodu postępują wolniej, więc to też jest całkiem niegłupie. A dobrze. Wiecie co? To ja sobie w takim wypadku... Co bym chciał na koniec zrobić? W sumie miałem wszystko już zrobione tak naprawdę. Chciałbym zarobić może trochę jeszcze pieniędzy. Tylko co, dzisiaj mam walkę, no właśnie, walkę ligową. Dobrze byłoby podnieść trochę też jeszcze siłę na ten 5 poziom, na siłkę pójść, albo no, zarabiać te pieniądze, tak mi się wydaje. Dobra, słuchajcie, to ja na tym skończę już dzisiaj, ale postaram się jeszcze zarobić trochę pieniędzy, żeby po prostu mieć więcej gotówki, żeby mieć te pieniądze zarezerwowane na hajsik, no Boże, na to, żeby coś tam podnieść, jakieś statystyki może jeszcze w przyszłości i żeby zawalczyć z tym gościem dzisiaj, znaczy na następnym odcinku chociażby z poziomem siły 5, tak? Mi się wydaje, że to się przyda, no i jakiś sprzęt, zarobić w końcu na sprzęt w domu, żeby móc też ćwiczyć przy okazji siłę. A tymczasem, jak wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie, bądźcie na bieżąco. Dzięki serdeczne, jakieś protipy macie, piszcie, ja się z wami żegnam i do zobaczenia za 2 dni. Cześć!